W tym nagraniu zajmiemy się zapisem równania reakcji chemicznej w sposób cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony. Mamy do czynienia z dwiema solami, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Chlorek sodu reaguje z azotanem 5 srebra. W wyniku zajścia reakcji chemicznej otrzymujemy azotan 5 sodu i chlorek srebra. Chlorek sodu tworzy bezbarwne lub białe kryształy. Azotan 5 srebra występuje w postaci bezbarwnych, przezroczystych kryształów lub białego krystalicznego proszku. Jest to sól, która ciemnieje pod wpływem światła. Jeśli chodzi o produkty reakcji, to azotan 5 sodu występuje w postaci bezbarwnych kryształów, a chlorek srebra tworzy białe kryształy, które ciemnieją pod wpływem światła. Dobierzmy współczynniki stechiometryczne reakcji chemicznej. Okazuje się, że są one już uzgodnione. Substraty reagują ze sobą w stosunku 1:1, dając produkty również w stosunku 1:1. Ten zapis nazywa się równaniem cząsteczkowym. Oczywiście, jeśli substraty tej reakcji umieścisz w wodzie, to będą one się bardzo dobrze rozpuszczać i nie będą występować w formie krystalicznej, a będą występować w roztworze w postaci zdysocjowanych jonów. Na przykład chlorek sodu pod wpływem wody zacznie się rozpuszczać i dysocjować w wodzie. Kationy sodu zostaną oddzielone od anionów chlorkowych za pomocą odpowiednio zorientowanych cząsteczek wody. Woda, będąc dipolem, ma cząstkowy ładunek dodatni zorientowany na atomach wodoru i tym ładunkiem zacznie otaczać aniony w soli. Natomiast cząsteczkowe ładunki ujemne cząsteczek wody zaczną otaczać kationy sodu pochodzące ze zdysocjowanego chlorku sodu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku azotanu 5 srebra. Ta sól w wodzie dysocjuje, dając kationy srebra i aniony azotanowe 5. Spójrzmy na produkty reakcji wymiany. W wyniku zajścia reakcji chemicznej powstaje chlorek srebra i azotan 5 sodu. Azotan 5 sodu jest bardzo dobrze rozpuszczalną solą w wodzie. Jeśli znajduje się w roztworze wodnym, występuje w postaci zdysocjowanej. Mamy do czynienia z kationami sodu i anionami azotanowymi 5. Natomiast chlorek srebra jest solą praktycznie nierozpuszczalną w wodzie, w związku z czym w bardzo niewielkim stopniu dysocjuje w roztworze wodnym. Więc w równaniu reakcji chemicznej, gdzie pozostałe związki chemiczne bardzo dobrze dysocjują, sól tą zapisujemy w postaci niezdysocjowanej. Jeśli połączysz ze sobą wodny roztwór chlorku sodu i azotanu 5 srebra, to zaobserwujesz wytrącanie się białego osadu, który po czasie pod wpływem promieni słonecznych zacznie szarzeć. Ten zapis nazywa się równaniem jonowym. Zapiszmy jeszcze jeden typ równania reakcji chemicznej. Równanie jonowe skrócone. W tego typu równaniu zapisujemy jedynie te drobiny, które nie powtarzają się po stronie substratów i produktów w zapisie jonowym. Zarówno tu i tu mamy do czynienia z kationami sodu i anionami azotanowymi 5. Więc nie zapisujemy tych drobin w równaniu jonowym. Okazuje się, że tak naprawdę w roztworze dwóch soli, jakie wzięliśmy pod uwagę, reagują aniony chlorkowe z kationami srebra, w wyniku czego powstaje trudno rozpuszczalna sól, chlorek srebra. Znajomość zapisu jonowego równania reakcji, a tym bardziej znajomość zapisu jonowego skróconego, jest bardzo ważna. Dopiero zapis jonowy skrócony pokazuje nam, co tak naprawdę reaguje ze sobą w układzie.